Oczywiście, jeżeli za dużo nadużywamy słodyczy, absolutnie może to doprowadzić do nadwagi, do otyłości, a to przyczynia się do rozwoju cukrzycy, więc musimy zamiast czekoladki i cukierka sięgnąć po rzodkiewkę. No tak, ale najwięcej osób tak naprawdę, najwięcej cukrzycy jedzą dzieci. Na przykład mój brat wciąga codziennie 2 pączki. Powiedz, czy on może zachorować na cukrzycę? Może. Może, ale tak... też nie musi, ale też nie musi. Proszę Państwa, we wszystkim musimy zachować umiar. Co to znaczy nie... umiar? Na przykład w przypadku pączków. Ile można zjeść pączków, nie wiem, miesięcznie, żeby ten umiar był? Oj, to bardzo trudno powiedzieć. Natomiast jeden pączek to jest 360 kalorii. Osoby, bardzo które dużo. Mają nadwagę i otyłość i chcą schudnąć, powinny stosować dietę 1000-1200 kalorii. Czyli więc jeżeli ile pączków, policzmy? 4 pączki zjesz dziennie, takie osoby zjedzą 4 pączki, no to już zjedzą swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.